Serdecznie witamy wszystkich hodowców kolejnego gołębia, którego chcemy pokazać, a jest on przeznaczony na aukcję na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest. Jest gołąb, którego przedstawi ksiądz Jerzy Kostosz. Proszę bardzo. A już tego gołąbka pokazywałem. Jesteśmy u mnie na posesji dzień przed świętem hodowców na Górze Świętej Anny, tym duchowym święcie hodowców gołębi. No i zapraszamy na 11 listopada do Katowic na biesiadę hodowców, na święto, które wpisuje się także w ważną datę w naszym kraju. Kolejne gołębie przeznaczone na aukcję. Tak jak już wspomniałem na filmie u Gintera Prange, ten mój szok, którego doznałem u niego, wynika z tego, że podarował dwa gołąbki bezpośrednio z 520, czyli z gołębia w tej chwili najlepszego, którego posiada w swojej hodowli, który zdobył nie tylko 7 pierwszych konkursów, ale i 20 konkursów do 9 miejsca. Jest to stara linia gołębi i gołębia 802. Jest świetnie ten gołąb też sparowany, bo 520 był tu sparowany z pochodzenia. Są to gołębie właśnie Gintera Prange, Hartmuta Villa z tego słynnego 864. Natomiast co chcę powiedzieć, ten gołąb był u Gintera Prange lotowany. Był wkładany dwa razy na lot, dlatego że Ginter bierze udział w tak zwanej klasyfikacji Golden Dewey w Belgii i tam są potrzebne też dwa loty młodych. I ten gołąb na dwa wkładania z jednego lotu na 2658 gołębi i w kilometrażu 165 km zdobył pierwszy konkurs. Natomiast czwarty konkurs zdobył przeciwko 2544 gołębiom z 270 km. Jaki także gołąb ten ma numer? Pokażmy jeszcze tutaj. Ten ma 1395. Tak, ma numer DV2098, tak jak ma wszystkie gołębie Gintera Prange. Czyli mamy tego jednego gołębia z gołębi Gintera Prange i zaraz pokażemy od razu następne gołębie. Nie będziemy tych akurat rozdzielać na pojedyncze, tylko w jednym filmie, krótkim ujęciu, te trzy filmy. Teraz kolejny gołąb, jaki ma numer? Kolejny numer ma 1507. Też Gintera Prange. I również Ginter Prange. I również bezpośrednio syn tupłowy słynnego 520. I także ten gołąb był lotowany u Gintera Prange i zajął odpowiednio drugi konkurs przeciwko 2658 gołębiom ze 165 km. I trzeci konkurs przeciwko 2544 gołębiom z 270 km. Czyli mamy takie gołębie Prangego lotowane, co jest lotowane bardzo ciekawe, z takimi konkursami. I to z najlepszego gołębia, więc nie ma o czym dyskutować. Mój szok jest jak najbardziej uzasadniony. Piękne gołębie o pięknej. Żeby tego szoku dopełnić, pokażmy tego trzeciego gołębia od Gintera Prange. Nie, nie, to są tylko dwa. Tylko dwa, myślałem, bo tam jeszcze są. Czyli mamy te dwa gołębie Gintera Prange. Dziękujemy bardzo, zachęcamy do zainteresowania się tymi ptakami.